Cześć, witajcie kochani, ja jestem Monika Nietystora, to jest mój blog dziewiarski, w którym pokazuję, co dziergam. W tym chciałabym Wam pokazać, co udało mi się zrobić przez ostatnie 2 tygodnie i co mam w planach zrobić przez kolejne 2. Także zapraszam Was dzisiaj serdecznie, witam też nowe osoby, które przybyły tutaj od ostatniego vloga dosyć w dużej ilości, także bardzo się cieszę, rozgościcie się i zapraszam na nowy odcinek. W tym odcinku przede wszystkim chciałabym Wam pokazać porcelanę dla Feli, którą udało mi się skończyć. Na to też liczyłam. Co prawda temperatura na zewnątrz już idzie w górę, zwłaszcza przez święta u nas ma być ponad 20 stopni. Także no raczej ciężko będzie go ubrać, ale na pewno Wam pokażę. Jak wygląda? Mam nadzieję, że Feli się uda dzisiaj przymierzyć ten sweterek, bo jeszcze go w sumie nie mierzyłyśmy. On mi wyszedł tak. Ja Wam zrobię też filmik ze zbliżeniem. Jak on się prezentuje z bliska. Ten w porównaniu do tego mojego, bo wzięłam ten mój ze sobą, żeby Wam porównać. Mój jest dosyć taki bardziej wpadający w szary w porównaniu do Feli. Jej jest taki szaro-beżowy, bym powiedziała. No taki zdecydowanie cieplejszy i kolory żakardu też, jak widać, są takie bardziej żywe, ponieważ w tym sweterku nie używałam kitsilka, w ogóle nie używałam żadnej włóczki towarzyszącej, żadnego moheru, przez co on też wagowo czuć różnicę dużą. On jest mega leciutki, delikatny, jest już po blokowaniu. Wygląda super uroczo i sporo się zmieniło przez blokowanie. Co mogę Wam o nim powiedzieć? Czy popełniam jakieś błędy, gafy? I tak, popełniam gafę, której powiem szczerze, już to wspominałam w poprzednim vlogu, że ciężko mi się dziergało ten sweter, ten żakard przez jakby powtarzanie czegoś, co już skończyłam. Nie wiem, mam duże opory z tym związane i jak już robiłam ten dolny żakard, tak sobie ubzdurałam, że jest tak jak w rękawie i zrobiłam pierwsze i ostatnie oczko jasne. I przez to, nie wiem czy to będzie tak widać, o! W tym pierwszym żakardzie mam taką przerwę. Ona nie rzuca się bardzo w oczy, to też jest pod pachą z jednej strony, także stwierdziłam, że nie będę już tu za bardzo kombinować, bo byłoby to bez sensu. Zwłaszcza, że ona prawdopodobnie w tym sweterku pochodzi, jeśli się uda, na jesień, a później na pewno przejmie go brat. Także myślę, że on bardziej go wykorzysta. Co do konstrukcji, no ja robiłam i rozmiaru. Ja robiłam rozmiar na 2 lata, mimo że Fela ma 3. Wydawało mi się, że przy tym, który ja robiłam i wyszedł mniejszy niż zakładałam, nie wiem, jakoś... aha, i tam były rozmiary, następny był 4-5 lat i bałam się, że będzie turbo za duży na nią. No bo 3-latka, a 5-latka to jest 2 lata różnicy, jest sporo, jeśli chodzi o rozmiar. Więc zrobiłam ten mniejszy. I powiem Wam szczerze, jeszcze go nie mierzyłam, dlatego się okaże, jak będzie na niej wyglądał. Chociaż wydaje mi się, że powinien być taki w sam raz. W sam raz, no i na nią będzie, myślę, bardziej taki luźny niż ten mój na mnie. Zrobię na pewno Wam filmik, jak mi się uda, albo zdjęcia wspólne zdjęcia w tych sweterkach. Także tak,
Co do włóczki, włóczkę ja uwielbiam, to jest ten pergent. Ja robiłam z pergentu teraz kardigan, tą Ewę, i naprawdę jestem zachwycona tym kardiganem i mam nadzieję, że u Feli też się sprawdzi. Wiadomo, to nie będzie dla niej sweter na jakby na gołe ciało. Zdaję sobie z tego sprawę z racji tego, że Fela jest atopowcem i ona ma problemy skórne. Przy tym ma nietolerancję histaminy, co jakby powoduje u niej swędzenie skóry. Pomijając to, że histamina jest prawie w każdym produkcie i naprawdę mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jedzenie, to wiadomo, jak na przykład je w przedszkolu obiad, którego no, nie jestem w stanie wszystkiego skontrolować, i babcia da czekoladkę albo dziadek da cukierka, jakby to się automatycznie na niej odbija. Bo do tego jeszcze każdy stres, zmiana temperatury, wysiłek fizyczny powodują u niej wzrost histaminy i swędzenie. Więc naprawdę muszę jakby wszystko ograniczać i do tego, no jakbym jej dorzuciła sweter z wełny, który będzie ją gryzł, to chyba po prostu by zwariowała. Dlatego na pewno do tego sweterka będę jej zakładać bluzkę na długi rękaw. Raczej nie ma innych możliwości. I tak, tak się rozgadałam i zobaczymy. Myślę, że teraz Wam wrzucę ten filmik, jak się prezentuje na niej, albo jak się prezentuje na nas, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. Co ja jeszcze chciałam o tym sweterku powiedzieć? Poza tym, że jest super słodki i o wiele bardziej mi się podoba niż ten mój, w sensie takim jakby kolorystycznie, bo jednak te kolory tutaj są takie bardziej żywe, no takie wydają mi się takie bardziej ciekawe. I przez cały okres dziergania tego swetra Fela tylko pytała: mamo, czy to jest sweterek dla mnie? Czy dziergasz dla mnie sweterek? A mogę z tobą drutować? Zawsze mnie pyta, czy może ze mną drutować. Obiecałam jej, że ją kiedyś nauczę i mam nadzieję, że to się uda i że jeszcze wtedy będzie chciała. Tak, także tyle o naszych swetrach. Teraz zaczyna się sezon na cieńsze udziergi. I nie mam w planach szaleć, jeśli chodzi o te projekty, ale na pewno chciałabym stworzyć coś swojego. Oprócz tego wykorzystać włóczkę, którą kupiłam na poprzednich targach, wiskozową bodajże, też na jakiś fajny top. I w sumie z takich letnich na razie mam tyle w planach. Nic więcej, zobaczymy. Myślałam też o tym, żeby przez lato, przez to, że to jest czasochłonne, bo znalazłam już sweter dla męża, który on zaakceptował, że taki chce, i myślę o tym, żeby go robić przez lato, żeby później nie mieć, nie zabierać sobie jesienią czasu, tyle czasu, bo to jest sweter strukturalny. Przy tym mój mąż jest większy, ten sweter jest robiony chyba na czwórkach maksymalnie, więc chciałabym po prostu dziergać sobie go na spokojnie, właśnie w okresie letnim, coś tam sobie dziubać bez żadnych wyrzutów sumienia. Tak. I co ja zrobiłam? Pokazywałam Wam ostatnio włóczkę Filder Leo, ona jest teraz bardzo popularna.
To jest włóczka ta i ona jest taka moherowa i ma ten, jest tak zafarbowana, że ten wzór układa się, że to farbowanie układa się w wzór panterki. Oczarowana byłam od początku i tak jak Wam mówiłam, zaczęłam robić jeden beret. Miał to być beret dla mnie, ale wyszło w trakcie, że to jednak będzie beret dla Feli. Wyszedł on tak. Dodawałam w środku gumkę, żeby był, żeby lepiej się trzymał głowy Feli z racji tego, że no wiadomo jak dzieci. Biegają, nie biegają i żeby jej po prostu nie spadł. Wygląda przecudnie. Też Wam wrzucę, jak Fela sobie da ubrać dzisiaj. Takie kombo zrobić. To na pewno Wam też wrzucę zdjęcia. Jak się w tym prezentuje, w tym berecie. Mam też jakieś na telefonie, jak robiłam zaraz po blokowaniu, także może to zdjęcie uda mi się. No i powiedzcie, czy ta panterka nie układa się fajnie? Jest super. Jest mega włochaty, co mi się bardzo, bardzo podoba. No i myślę, że będzie idealny teraz na wiosnę. Ja już go widzę z jeansową sukienką i kowbojkami. Tak sobie wymyśliłam. I co? I tutaj się robi mój. Dopiero się robi. Dlaczego? Bo jakoś miałam taki okres trochę, że mi się nie chciało i po prostu stwierdziłam, że nie robię. Dopiero wczoraj się za niego wzięłam, odzyskując chęci do dziergania i myślę, że go skończę niedługo, tak żebyśmy mogły razem te berety nosić. I co? A jeszcze Wam powiem, czemu ten miał być mój, a nie jest. Bo ogólnie, no teraz już jej założyłam gumkę, więc go nie ubiorę, ale jak był bez gumki, to był na mnie dobry, tylko że zrobiłam sobie za mało rzędów tutaj, przez co on się jakby nie rozrósł w obwodzie tak bardzo, jakbym chciała. I miałabym go taki na głowę ok, ale taki nie za wielki, o może tak. Więc stwierdziłam, że będzie lepiej, jeśli ten oddam Feli, a sobie zrobię drugi. Z poprzedniego młotka zostało mi jeszcze trochę włóczki, także już nie boję się o to, że mi braknie. Mogę sobie spokojnie robić i niebawem będziemy go nosić. Co myślicie? Dajcie mi znać, czy podoba Wam się beret? I czy same byście sobie takiego nie zrobiły? No ja sama sobie taki robię, bo mi się podoba, więc dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tej włóczce. I jeszcze Wam powiem o wzorze, że robię go z głowy. W sensie zapisałam sobie przy wzorze na beret, który robiłam z włóczki od We Are Knitters, takiej bukle. I rozpisałam sobie w notatkach wtedy ten wzór i teraz Feli zrobiłam dokładnie tak samo, tylko nie, w sumie tak samo zrobiłam, chyba że rozmiar trutów może zmieniłam. I swój robię identycznie, tylko dostosowałam ilość oczek tak i w tym i w swoim dostosowałam ilość oczek do jakby próbki. Także wzór mam gdzieś tam sobie zapisany w notatkach i po prostu z niego korzystam. Także nic skomplikowanego, a wychodzi całkiem przyjemny projekt. I tak, teraz chciałabym Wam pokazać najsłodszą rzecz, którą zrobiłam od dawna, dawna. Znaczy prawie zrobiłam, bo jeszcze muszę wszyć zatrzaskę, guziczki i zrobić haft na przodzie i jeszcze takie, już Wam pokażę.
pokażę Wam do góry nogami. Ogólnie to jest ta torebka, którą pokazywałam w poprzednim vlogu. Wygląda tak. Myślę, że super słodko. I jest takim, myślałam, że będzie mniejsza, w sensie takim bałam się, że będzie mniejsza, że będzie taka malutka, a jest taka idealna dla dziecka, myślę. Zrobiłam sznurek. Co tu jeszcze, coś z palmy mi się tu zaplątało. Zrobiłam sznurek i w środku zrobiłam taką sobie pętelkę. I będę tutaj doszywać guziki. W oryginalnym projekcie tego nie ma, ale stwierdziłam, że ciężko mi jest przymierzyć, jeśli to jest prezent, gdzie ta torebka będzie idealnie się układać. Dlatego doszyję jakieś słodkie guziczki, 3, żeby można było zmieniać długość paska i wtedy właścicielka sobie już będzie nosić według własnego uznania. Za trzaskę oczywiście tutaj będę wszywać, żeby się zamykała torebka. Muszę ją oczywiście zblokować, bo wiadomo, że po blokowaniu też ona się troszkę zmieni. Jedno ucho muszę tutaj przyszyć do sznurka i to muszę to, teraz właśnie to wpadłam, że muszę przyszyć to ucho z tej strony, z której jest doszyty sznurek, bo później jak będę zmieniać, jak właścicielka będzie zmieniać długość sznurka, to mógłby być problem z uchem. No. Dobrze, czasem coś głośno powiedzieć. No, także tak, ucho jedno jest do góry, drugie jest w dół, więc to muszę tak podoszywać. Tu będzie nosek i oczka. I chyba jeszcze tu się zszywa, tak o, coś takiego. No i wtedy mój prezent urodzinowy dla przyszłej właścicielki będzie gotowy. Podoba Wam się? Co myślicie? Ja jestem zakochana. No i Fela oczywiście już pytała, dla kogo ta torebka i czy ona też może. Jest druga wersja, tylko z misiem. I myślę, że może Fela będzie miała misia. Jeśli się zgodzi oczywiście, bo jak nie, to będziemy robić drugiego króliczka. I co? Chciałam wykorzystać resztki i zdecydowałam się na połączenie włóczki Sunday, którą miałam w zapasach, razem z dwoma moherami. Takimi, jakie tam właśnie miałam rozpoczęte. I zastanawiałam się, jak wyjdzie to połączenie, bo ten jest dosyć chłodny. No biały jakby połączy się ze wszystkim, a ten taki kamel chciałam, żeby był bardziej zgaszony. No i co myślicie o tym połączeniu? No tu bym nie powiedziała, że tak fajnie wyjdzie, ale jednak w całości, jak na króliczka, to wydaje mi się, że fajne połączenie. No i króliczek jest włochaty przez to. Także tak, ale muszę Wam powiedzieć, że ta włóczka leżała w półce jakiś rok. Możliwe, że rok. I dajcie mi znać, proszę. Bo nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale ona się po prostu rozpadała. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że czy włóczka może się zleżeć, ale były kawałki, znaczy robiłam i nagle pyk, odpadł mi taki kawałek. Później jeszcze jakiś dłuższy, później krótszy i nie do końca wiedziałam, czy później jak zrobię tą torebkę, czy coś z nią nie będzie się działo. I to nie jest pierwszy raz. Kiedyś miałam tak też z Angorą, właśnie też z Fildara. Robiłam chyba tak Sophie Scarf i co chwilę musiałam tą włóczkę związywać, bo ona się po prostu rozłaziła. Nie wiem, o co chodzi. Może Wy wiecie. Jeśli wiecie, to dajcie mi koniecznie znać, bo nie wiem, czy to jest kwestia złego przechowywania włóczki, jeśli w szafce to jest złe miejsce, czy może, no w sumie nie wiem, powiedzcie mi, jeśli Wy wiecie. Będę wdzięczna. I co? I będę kończyć tą torebkę. O. Będę kończyć tą torebkę i będę blokować i pokażę ją Wam w kolejnym vlogu już gotową.
zrobię sobie magicznego łyka zimnej kawy. Zwykle jest zimna, bo robię kawę, później zaczynam ogarniać i jak się za nią biorę, to już jest zimna. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, robić kawę przed sprzątaniem, ale jakoś tak wychodzi. Także robię magicznego łyka i nie dodaję dźwięku kawy dla tych, którzy tego nie lubią. A raczej nie dodaję przełykania kawy. Dobra. Ostatnią rzeczą z tych, które dziergam, którymi mogę się pochwalić. A w mojej torbie projektowej znajduje się ostatni projekt. Projekt VIP z tej włóczki. Vicious and Bushes. Pokazuję, dlatego że jest tu sporo nowych osób i pewnie mogą nie wiedzieć, co robię, dlatego pokazuję. To jest wełna owcza i ona jest na druty 3 albo 3,5 mm i tu jest w 50 gramach 248 metrów. To jest kolor light green i ona jest taka, bym powiedziała, tweedowa. No takie ma różne odcienie tej zieleni. I ja ją mam właśnie w precelkach i przewijam sobie w motki. Każdy jeden precelek właśnie teraz będę musiała, bo skończył mi się prawie obecny. Także już sobie przygotowałam i też przygotowałam sobie przewijarkę, żeby sobie przewinąć i kontynuować pracę. A dlaczego kontynuuję? Bo nie wziąłam sobie nic dużego. Kończę beret, kończę torebkę i mogę działać tylko i wyłącznie z tą torebką, z tym kardiganem. I tak już Wam pokazuję, że udało mi się coś podziałać. Mam to tu trochę podzielone, bo wzięłam się za... Chciałam się brać za prawy przód, ale wyszło chyba, że wzięłam się za lewy przód. Tak, za lewy przód. Nie. Tak. Tak. Zaczęłam robić żakard. Żakard? Ażur. Ażur. Wzór strukturalny zaczęłam robić. Nie mam jakieś zaćmienie. Na tych nowych drutach, które wymienił mi sklep Kokonki, te moje złamane druty, to są druty 3 mm. I wzór układa się tak. Udało mi się zrobić na razie tyle. I myślę, że to będzie dość czasochłonne, zwłaszcza na rozmiar drutów. Ale wszystko jest tak super rozpisane, że nie ma z tym żadnego problemu. Będę robić właśnie przód, jeden, później drugi, na końcu tył i dopiero później przejdę do robienia rękawów. On jest właśnie robiony tak, dotąd i tutaj później będę nabierać oczka na rękaw i będę szła w tą stronę. Tak, i tu jest tak, tu jest przód, a tu będzie tył. Tak, tak, tu jest przód, a tutaj będzie tył. Wzór się robi o wiele przyjemniej niż same oczka prawe i lewe, gdzie wiadomo, że to jest mega nużące. Jeszcze przy tylu oczkach, przy pracy na 3 mm, ja wiem, że są osoby, które to lubią, ale ja nie mam do tego cierpliwości, dlatego bardzo się cieszę, że w końcu robię wzór, bo widzę jakby efekt tego, że działam, że coś robię na tych drutach. Ogólnie kupiłam tą włóczkę ze względu na kolor jej, jako wzrokowiec, na kolor i na wygląd, po prostu jej wygląd. Czasami tak biorę włóczki, już się tego staram oduczyć, ale zdarza się. Dlatego myślę, że to będzie fajny kardigan
który na wiosnę będzie idealnym projektem, bo jest mega leciutki, delikatny i myślę, że sprawdzi się idealnie. Na tym szarym fajnie się prezentuje. No, także będę sobie teraz z tym działać. Chciałabym jak najwięcej zrobić za nim. Będę próbowała zrobić ile mi się uda, ponieważ chcę zrobić kolejny kardigan. I będę cisła ten sweterek, ten kardigan, ile się uda, tak, żeby móc zacząć robić kardigan, w którym chciałabym pojechać sobie na targi do Krakowa. Odnośnie torby jeszcze, ostatnie sztuki są dostępne u Zuzi w sklepie. Także jeśli jeszcze nie macie, jesteście chętne, to bardzo serdecznie Wam polecam. I tak, kardigan, który chciałabym zrobić, to taki, który zobaczyłam jak... Któraś dziewczyna dostała go na Instagramie. Ja nie wiem nawet, czy nie testerka. Irie Cardigan, Irie Essentials. Nie pamiętam nazwy. Oznaczę Wam tutaj w opisie. Dodam Wam zdjęcie tego kardiganu. W każdym bądź razie chciałabym ten kardigan zrobić i jestem nim oczarowana. Miałam wybrany kolor włóczki, ale jeszcze się zastanawiam. No i teraz weszła zmiana, znaczy zmiana, jako dodatek. Są dodane tam, znaczy jest opcja zrobienia na tym kardiganie kwiatków. I ten wzór na ten kwiatek jest dodany do jakby do wzoru, więc jeśli macie wzór, a wejdziecie sobie w niego, to możecie pobrać aktualizację i tam ten film będzie i można sobie wtedy wykombinować piękny kardigan, bardzo delikatny, z kwiatuszkami. Ja nie wiem jeszcze, czy będę robić kwiatuszki, na pewno będę robić kardigan i wiem, że on pójdzie szybko, bo to są chyba druty 6 mm, jeśli się nie mylę. Dlatego liczę, że na targi uda mi się go zrobić. Jeśli się nie uda, to trudno, ale... ale bardzo mi się podoba ten kardigan i... no nie wiem, jakoś chyba mnie kuszą te włóczki typu Borsted Alpaka. Braszt alpaka, dlatego zrobię na pewno ten kardigan. Wzór już mam, kupiłam Handmade State of Mind, tak, na stronie jej i akurat wtedy było chyba minus 30%, także już w ogóle bajka taka, że hej. I będę robić ten kardigan. Myślałam o zieleni. Ale nie wiem, może jeszcze mi się zmieni, może jednak zrobię z kwiatkami i wtedy będę musiała jakoś dobrać to kolorystycznie. W każdym bądź razie na pewno chcę go zrobić w następnej kolejności. I to tyle z moich planów na razie, póki co, dlatego że zbliżają się targi, na targach jest pełno włóczki i myślę, że coś po prostu albo mnie natchnie, albo zdecyduję się zrobić coś z jakichś wzorów, które będą na targach. No i próbuję się pozbywać swoich zapasów, co na razie wychodzi mi całkiem spoko. Biorąc pod uwagę torebkę, którą robię,
Ja już tak sobie w głowie liczę, że jak skończę ten kardigan, to już będą 4 motki mniej w półce. Jak skończę beret, to będzie 5 motek. Skończę torebkę, później jeszcze coś, że nie wiem dlaczego tak liczę, że w końcu wyjdę z resztek i będę miała tylko włóczki na projekty. Nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe, ale moja głowa tak sobie myśli. No, także możecie mi dawać już znać, czy będziecie jechać na targi, czy się widzimy. Ja będę na pewno. To jest w ogóle mój tydzień urodzinowy, także to będę świętować na targach. Mam nadzieję, że wiele z Was spotkam, że uda mi się z Wami porozmawiać. W sumie przed targami będę nagrywać ostatni vlog. W kolejnym vlogu planuję rozdanie urodzinowe. Mówiłam jakiś czas temu, żebyście się nie martwili, że niedługo będzie kolejne rozdanie i dotrzymuję słowa, takie rozdanie będzie. Pojawi się ono na Instagramie tym razem i będzie ono w dniu moich urodzin, także uchylam rąbka tajemnicy. A co to będzie, to dowiecie się w kolejnym vlogu. Myślę, że warto wziąć udział, myślę, że warto powiedzieć swoim znajomym dziewiarkom i że będziemy się dobrze przy tym rozdaniu bawić. Zadanie co do tego rozdania jeszcze wymyślę. Myślę, jestem pewna, że będziecie zadowolone z tego rozdania i że uda mi się wybrać znowu kolejną osobę, która bardzo się ucieszy z tego prezentu. To będzie prezent z okazji moich urodzin. Nie naśmieję się. Czekajcie już niedługo i będę mogła się podzielić z Wami, co to jest. A co? A ja uciekam. Mam nadzieję, że chyba o niczym nie zapomniałam. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy teraz zjergacie, czy już macie lato w swoich łóżkach. No, bo u mnie jeszcze trochę nie do końca, ale powoli się za to biorę. Pogoda jest taka, że aż się chce, chociaż rano padało, teraz świeci słońce, za chwilę pewnie znów będzie padać. Jeszcze jest tak, w marcu jak w garcu, ale zaraz kwiecień. Zaraz kwiecień i liczę, że skoczymy w te letnie włóczki razem. Także dajcie znać, co u Was słychać. Dajcie znać, co u Was słychać. Czy się wybieracie na targi? Co myślicie o włóczce z Fildara, Leo? I co? I torebka. I sweter dla Fali. Dużo tego. Dajcie znać i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.